czy wrócimy do siebie? Na to pytanie właśnie spróbuję Państwu odpowiedzieć. Wszyscy ci, którzy się rozstali, mają kryzysy i jakieś problemy, jednakże chęć, pragnienie powrotu i zadają to pytanie, czy do siebie właśnie jeszcze wrócimy, czy jest jakaś szansa na powrót. Właśnie to chcę dzisiaj Państwu odpowiedzieć. Mam dwie grupy. Zanim otworzę te grupy, kochani, to bardzo Was proszę o subskrypcję. Bardzo Was proszę, kochani, o lajki i komentarze, propozycje tematów. Bardzo proszę o komentarze, oczywiście te wspaniałe, z propozycjami tematów na nowe wideo, na nowe filmiki. Dziękuję serdecznie i cieszę się, że Państwo wspierają mój kanał. Kontakt również jest możliwy przez e-mail do mnie. Zapraszam. Dwie grupy. Pierwsza grupa Anetyzm, Anetyst Fioletowy. Grupa pierwsza. Druga grupa Kwarc Różowy. Proszę się zdecydować. Karty są takie same. Lenormand i jedna karta Tarota jako rada. Zaczynamy od grupy pierwszej. Fioletowy anetyst. Czy wrócimy do siebie? Pierwsza karta mówi o Twoich oczekiwaniach i nadziejach, czyli Twoich osoby pytającej. Książka, czyli macie na pewno chęć na otworzenie nowego kapitel, czyli nowego rozdziału tej książki. Chcecie zacząć jeszcze raz, spróbować jeszcze raz napisać nowy rozdział, czyli zacząć nowy rozdział tej historii miłosnej, w której właśnie jesteście, lecz oczywiście jak to każda historia miłosna prawie są wzloty i upadki, czyli macie teraz jakiś problem, kryzys, który należy wyjaśnić być może, by napisać następny kapitel tej książki, następny rozdział tej książki. Więc jest tutaj możliwość na otwarcie się tej księgi i rozpoczęcie, powrót, szansę, nowy pomysł na ten związek. Taką macie nadzieję. Teraz uczucia i emocje Twojej ukochanej osoby, o którą pytasz, karta numer 2. Twoja osoba jest na rozdrożu, nie wie, którą z tych dróg po prostu ma, którą z tych dróg ma pójść. Czy tutaj jeszcze raz być może otworzyć szansę na powrót, prawda, na nową próbę tego związku, czy na zamknięcie tych drzwi i pójście zupełnie w innym kierunku. Także jeszcze boryka się z myślami, jeszcze jest na rozdrożu, stoi i chce podjąć decyzję, lecz no, ma tutaj widać alternatywne jakieś pomysły. Być może jeszcze bije się z myślami. Bieg sytuacji między Wami. Karta numer 3. No, teraźniejszy bieg sytuacji między Wami jest troszkę tutaj niejasny, nieklarowny, konfliktowy, zaciemniony. No, po prostu wymaga na pewno wyjaśnień i wielu rozmów, które rozjaśnią to, te chmury nad Waszym związkiem i to niebo. Ale są, proszę Państwa, dobre tutaj nadzieje, ponieważ to niebo przejaśnia się, chmury odchodzą, jak widzimy, i tutaj słońce wychodzi zza chmur i niebo staje się znowu klarowne i jasne. Więc, kochani, jest szansa właśnie tutaj na wszelkie wyjaśnienia i prognozy są znów, że nadejdzie słońce. Także na powrót i na wyjaśnienie wszelakich kryzysów. Czwarta karta to jest odpowiedź na nasze pytanie, czy wrócimy do siebie.
Wow, no lepszej karty chyba nie mogłam Państwu teraz pokazać i podarować. Taka karta mi właśnie tutaj wypadła przy losowaniu, więc oczywiście jest taka szansa, by do siebie wrócić. Miłość jest w Waszych sercach. Jest tutaj dualność, dwa łabędzie, które tutaj jakby formują piękne serce. Jest to dualność bycia razem, tak? Czyli pragniecie o tej dualności, o wspólnym przebywaniu. Pragniecie oboje, by do siebie powrócić i spróbować jeszcze raz i po prostu tutaj wyjaśnić te wszystkie nieklarowności między Wami. Więc tak, jest szansa na powrót. I porada karty Tarota dla grupy pierwszej. Sąd ostateczny. Sąd ostateczny mówi nam, kochani, o tym, żebyśmy byli gotowi, by znów zacząć na nowo, by teraz przemyśleć właśnie swoje kroki, by jakby zmartwychwstać i odrodzić te wszystkie relacje, uczucia od nowa, zacząć od nowa, od zera. Wszystko to, co zostało właśnie stracone, tak, lub zapomniane już te uczucia, jakieś wygaszone, to powinniśmy właśnie teraz przed tym sądem ostatecznym znaleźć jakieś rozwiązania tych spraw, tych trudnych właśnie problemów i spróbować jeszcze raz. Czyli uwolnić się od przeszłości, od tych balastów, problemów, niejasności, nieklarowności obciążających nas. Uwolnić się z tego właśnie negatywnego tutaj myślenia i emocji. Jakby uwolnić się właśnie od tych może przykrych doświadczeń, które były między Wami, kłótni, jakichś tam widocznie no, kryzysów i po prostu wierzyć, że jeszcze raz się może udać. Zacząć nowe lub właśnie pojednać się i jeszcze raz dać sobie szansę. Tutaj jest też o tym, by znaleźć jakieś właśnie tutaj rozwiązania, jakieś szukać właśnie jakichś kroków do podjęcia właśnie nowego początku, odnowić nowy początek, odnowić właśnie tą relację, dać sobie nową szansę i uleczyć te wszystkie złe właśnie emocje, obciążenia, które między Wami zaistniały. Tutaj nawet mówi ta karta, że to się może stać w 20 godzin, 20 dni, 20 tygodni lub 20 miesięcy. Że taki powrót jest możliwy. Jeszcze na dnie karty Lenormand miałam dom, kartę domu, czyli stabilności, rodziny, budowania czegoś solidnego, długotrwałego, prawda, takie ciepło rodzinne. Więc to też mówi tutaj bardzo pozytywnie właśnie o nowej próbie. Także odpowiedź jest tak, jest szansa, byście do siebie wrócili. Po wyjaśnieniu tych wszystkich tutaj nieklarowności na pewno jest szansa na odnowienie swojej miłości i zmartwychwstaniu nowej szansy w tym związku. Dziękuję przepięknie grupie pierwszej. Przechodzimy teraz, kochani, do grupy drugiej. To była grupa, która wybrała kamień kwarc różowy. Karty Lenormand i karta Rady Tarota. Czy powrócimy do siebie? Karta pierwsza mówi o naszych, o Twoich, osoba pytająca, oczekiwaniach i nadziei do tego związku. Myślę, że nie jesteś tutaj pełna zaufania, pełna ufności, że Wam się uda. Myślę, że masz zwątpienia, ponieważ coś zaszło między Wami fałszywego. Ktoś grał tutaj fałszywie, ktoś nosił maski i nie chciał pokazać swojej uczciwej, prawdziwej twarzy. Dlatego jesteście tutaj po prostu być może jakieś rozczarowane i boicie się. Boicie się, by być zranione jeszcze raz. Macie troszeczkę jakąś nieufność. Nie wierzycie, że ten partner wróci do Was i będzie szczery z Wami. Także tutaj są jakieś wątpliwości, widzę u Pań, pytaję u Pań, czy osób pytających. Zobaczmy kartę numer 2.
To są uczucia i emocje Twojej ukochanej osoby, którą teraz masz właśnie na myśli. Mosty. Czyli Twoja osoba chce kontaktu z Tobą, chce odnowienia tej relacji, szuka rozwiązań, jak przejść po tym moście i jak do Ciebie właśnie dotrzeć. Czyli tutaj na pewno szuka Twoja osoba, o której teraz myślisz, rozwiązań tej trudnej sytuacji. I pomimo, że te mosty są niebezpieczne, wysokie, strome, pomimo to jest Twoja osoba gotowa podjąć to ryzyko i jeszcze raz spróbować tutaj komunikacji i właśnie jakiegoś porozumienia, ponieważ mosty, proszę Państwa, nas mają połączyć, tak, a nie podzielić. Więc chce ta Twoja osoba, o której myślisz, połączenia z Tobą i jest gotowa podjąć tą ciężką drogę po tym moście. Karta numer 3 mówi o biegu sytuacji między Wami. Słońce, kochani, też bardzo pozytywna karta Słońca, czyli bieg sytuacji bardzo tu pozytywny, tak? Bardzo pozytywne wibracje, nadzieja na rozwiązanie wszystkich tych problemów. Bardzo tutaj karta mówiąca o pozytywnym rozwiązaniu Waszych tutaj właśnie tych widocznie nieufności, niewiary w ten związek. Wszystko będzie dobrze. Gwiazda jest zawsze odpowiedzią pozytywną, tak. I odpowiedź na pytanie, czy wrócimy do siebie, lupa. Czyli należy wziąć tutaj pod uwagę, pod lupę, bardziej dokładnie właśnie, co chcemy zmienić, co chcemy przeanalizować, by było lepiej, by nam się to nowy powrót udał, jakie musimy powziąć kroki, co musimy po prostu też w sobie, nie tylko oczekiwać od partnera jakichś zmian, ale również w sobie, co musimy przetransponować, zmienić, jakie musimy kompromisy podjąć, by to, ten powrót, ta próba po prostu tego związku jeszcze raz się udała. Nie możemy naiwnie po prostu zacząć wszystkiego jeszcze raz, tylko musimy z bardzo wielką precyzją, uwagą, obserwacją, analizą, tak? Takim jaskrawym spojrzeniem zobaczyć, co było źle, co należy zmienić, poprawić, by nie popełniać tych samych błędów. I wtedy tylko poprzez taką być może wspólną rozmowę, jakieś umowy, prawda, co musimy jakoś zmienić, poprawić, co nas tutaj frustrowało, denerwowało, poprzez taką tutaj dokładną analizę, obserwację możemy dojść do jakichś kompromisów, porozumienia, by ten nowy początek, jeśli naprawdę pragniemy wrócić do siebie, się udał. I porada Tarota, Rades Schicksals, czyli koło fortuny. Koło fortuny mówi o tym, że nagle może coś się wydarzyć i zmienić bieg właśnie tutaj zdarzeń. Czyli nagle możecie do siebie właśnie wrócić. Nagle możecie wyjaśnić wszystkie te problemy właśnie tej nieufności, ewentualnego fałszu, który między Wami tutaj się wydarzył. Chodzi tutaj o jakieś zmiany, które są z przeznaczenia nam dane. O jakieś ważne sprawy, o jakieś ważne tutaj kroki, które musimy teraz właśnie podjąć i nimi iść. Jakiś nowy początek, też mówi koło fortuny o jakiejś przemianie, właśnie być może szybkiej, raptownej transformacji, zmianie sytuacji i powrocie właśnie raptownym, szybkim. Jest to na pewno między Wami, między osobą pytającą i partnerem, o którym myślicie, jakieś połączenie z przeznaczenia. Jesteście w tym związku raz na górze, raz na dole. Po prostu taka zmiana być może też nastrojów, zmiana właśnie była tutaj zdarzeń. Niemniej jednak jesteście dla siebie ważni. Te doświadczenia, które macie ze sobą, są ważne i czegoś mają Was nauczyć. Są jakimś trudnym zadaniem dla Was. I teraz też być może to rozstanie, ta rozłąka, ten kryzys, ten cichy czas musi Was czegoś nauczyć, by właśnie dokładniej spojrzeć, czego oboje potrzebujecie, przeanalizować, jakie kompromisy musicie tutaj razem po prostu podjąć. I nowe zacznie się na pewno. Czas właśnie nadszedł, by coś nowego się zaczęło. O nowym, jeśli mówię nowe, to nie mówię nowe z nowym mężczyzną, ponieważ pytanie jest,
czy wrócimy do siebie, więc pytamy o tą relację, która była już i partnera, który był. Czy powrócimy do siebie? Więc koło to odpowiada na to pytanie tak. Raptownie może się ta sytuacja teraz milczenia, kryzysu zmienić. Raptownie możecie zacząć nowy początek, zacząć jeszcze raz, spróbować jeszcze raz. Więc chodzi tutaj o jakieś połączenie właśnie pomiędzy Wami z przeznaczenia. O jakieś właśnie ważne tutaj sprawy, które mogą, muszą Was czegoś nauczyć. O jakieś zmiany w Waszej relacji, które muszą być podjęte świadomie. Jakimś nowym cyklu Waszej relacji, prawda? O właśnie tym, że to koło fortuny zaczyna nowy bieg, tak? Nową właśnie rundę. Obraca się od początku. I tutaj te zmiany, ten powrót partnera może odbyć się też w tempie bardzo szybkim. Koło fortuny kręci się szybko. Być może będzie to od razu, już lub w okresie 10 godzin do maksymalnie 10 dni. Więc jest to bardzo szybka akcja tutaj, jeśli chodzi o grupę drugą. Niemniej jednak wymagająca większej analizy i być może podjęcie jest to większego ryzyka, ponieważ tutaj te po prostu przejście tych stromych, niebezpiecznych, wysokich mostów jest też ryzykiem i niebezpieczeństwem. I wyjaśnienie właśnie tych wszystkich tutaj fałszywych, nieufnych sytuacji, to wymaga też czasu i większej, głębszej tutaj analizy. Ale są szanse i być może nawet szybko się tutaj coś odwróci i wrócicie do siebie, czego Wam oczywiście życzę. Kartą na tle, tutaj w tle karty, w przełożeniu kart była też karta stabilności, kotwicy, czyli stabilność, budowanie czegoś solidnego, długotrwałego, stabilnego, dającego nam bezpieczeństwo, poczucie właśnie tego bezpieczeństwa. Czyli taki związek pragniecie właśnie zbudować, jeśli teraz do siebie wrócicie. I tego Państwu życzę, kochana grupa druga, by po powrocie wszystko się udało, by był to długotrwały, solidny, stabilny związek. Widzę tutaj w dwóch grupach duży potencjał właśnie, że do siebie wrócicie, że jest ta szansa, by dać właśnie jeszcze raz tutaj wspólną jakąś, zbudować jakąś wspólną relację, by tą szansę znowu po prostu sobie dać. I życzę tego Państwu, wszystkim osobom widzom, którzy pragną, by po prostu partner, partnerka wróciła, wrócił. Życzę Wam tego z całego serca, kochani, by się Wam udało. Dziękuję ślicznie, proszę o subskrypcję, proszę o lajki, komentarze, tematy. Do usłyszenia już wkrótce.